Zosiu, u Ciebie w życiu bardzo dużo zmian, mówię tutaj o życiu prywatnym, powiększyła Wam się rodzina, zostałaś ciocią, jakie to uczucie? Zostałam ciocią, teoretycznie nie pierwszy raz, ale pierwszy raz jakby stało się to od zera, więc się bardzo cieszę. Urodziła się mała dziewczynka Emilowi, która już jest zdrowa, już są w domu, moje dzieci są przeszczęśliwe, non stop chciałyby ją trzymać na rękach, więc fajnie. Dla mnie najważniejsze jest to, że oni będą wszyscy, będzie im raźniej, będą wszyscy razem się wychowywali. No właśnie, a jak czuje się Emil? No bo to taka rewolucja w jego życiu. Ogromna rewolucja i myślę, że w końcu dobra energia i fajnie, fajny, spokojny czas dla niego i jego partnerki. A będziesz ciocią chrzestną? Właściwie matką chrzestną, czy jeszcze nie wiadomo? Słuchaj, to jest pytanie do Emila, bo jeszcze nikt mnie o to nie poprosił. Dobrze, że mi o tym mówisz, bo nawet jeszcze o tym nie pomyślałam.